Po robocie dobrze sobie tak usiąść. Zboża zasiane, częściowo odchwaszczone, rzepaki zasiane, ogarnięte, wyregulowane. Czekamy na zbiór kukurydzy, dookoła na polach wrze. Wykopki buraków, ziemniaków, zbiór kukurydzy, zasiewy. Cały czas coś się dzieje. No właśnie, korzystając z chwili takiego troszeczkę, powiedzmy, wytchnienia, usiadłem sobie dzisiaj i tak zacząłem weryfikować, liczyć, co będzie mi potrzebne na nowy sezon. Kamerę troszeczkę poprawię. W sensie, jakie nawozy? Częściowo zbiorniki mamy zalane, znaczy nie częściowo, w sensie częściowo, że nawożenie mam zaopatrzone. Częściowo jestem zaopatrzony w RSM. Oba zbiorniki są pełne, więc tutaj, jeżeli chodzi o zboża, bo w tym roku troszeczkę będzie mała zmiana, jeżeli chodzi o nawożenie. Chodzi o to, że w rzepaku wjedziemy raczej z granulą, aniżeli z RSM-em, jak to było do tej pory. Dlatego cały RSM, który jest RSM siarkowy 26S3, będzie przeznaczony na zboża. Tam jeszcze mi go trochę zostanie, bo wiadomo, że na jęczmień czy na żyto nie będę dawał takiej dawki azotu jak na pszenicę. Ale praktycznie całe nawożenie prawdopodobnie będzie zamknięte w RSM-ie siarkowym, pewnie w dwóch dawkach, ewentualnie częściowo dorzucę, jakoś sobie to tam pozmieniam i dorzucę trzecią dawkę w formie może saletry, chociaż saletry nie mam, może saletrosanu. I właśnie nawożenie rzepaku będzie wykonane za pomocą, zrealizowane, może tak, ładniejsze słowo, za pomocą właśnie saletrosanu 26 plus uzupełnię jeszcze brakującą ilość azotu w moczniku. Dodatkowo widzicie po mojej prawej stronie, pozwolę sobie kamerę nieraz podgląd włączyć, mam tam z tyłu stoi kizeryt, który został mi z zeszłego roku jeszcze, czy też z poprzedniego sezonu. I teraz albo go wykorzystam, albo z racji tego, że mam RSM siarkowy i saletrosan, to go zostawię na kolejny rok. Trochę taka głupota, można by powiedzieć, no ale taką strategię przyjąłem, nie inną, tylko kizerytu nie ma dużo. 5, może 6 ton, także jaką poleży do przyszłego roku, nic się nie stanie. Być może zastosuję go w kukurydze. Wiele osób mówi, że kukurydza bardzo reaguje na nawożenie właśnie siarką, magnezem. My w tym roku mamy, zupełnie zapomniałem wam o tym powiedzieć, zabrakło mi polifoski, zamiast polifoski wrzuciliśmy w podsiewacz kizeryt i kilka przejazdów zostało zasianych z dawką 500 kg na hektar, bo po prostu chcieliśmy wysiać cały kizeryk, który został. W kukurydzy nie ma żadnej różnicy. Może jak będziemy kosić, to wam pokażę, gdzie to jest. Bo normalnie dawałem chyba 100 czy 150 kg kizerytu w przeliczeniu na hektar. A właśnie na tych kilku paskach, gdzie tego kizerytu zostało w siewniku więcej, wysialiśmy 500 kg na hektar i no, różnicy nie ma, więc ja tak nie wiem, czy ta kukurydza tak reaguje. Może po prostu taki był przebieg pogody, a nie inny, że nie było widać tego efektu. No i teraz, siedząc sobie dzisiaj, licząc i tak dalej, powiem wam mniej więcej, jakie ceny, wiatrzysko niemiłosierne mamy, jakie ceny mamy w moim terenie na dzień, który tam, któregoś, początek października mamy. Mamy tak, saletrosan 26 między 1420 a 1480, saletrosan 30 to było 1600 chyba 20, siarczan amonu 1350, polifoska 6 1000 niecałe 500, polidab troszkę koło 2000, polifoska 7 niecałe 2900, mocznik z inhibitorem 2000, no mocznik z inhibitorem, no, 2180, Kornkali 1630. Takie na dzień dzisiejszy są u mnie ceny. I teraz tak sobie przeliczałem nawożenie, jakie bym chciał zrobić w kukurydzy, bo pod kukurydzę chciałem właśnie dobrać mocznik. Pod rzepak wziąłem saletrosan, bo to w sumie zamówiłem. Pod kukurydzę mocznik, mówią, że saletrzak można by było wziąć w przeliczeniu na składnik. To jest praktycznie 1:1. Tyle, że rzeczywiście saletrzaku trzeba było dać więcej. Nie mam ceny tu saletrzaku, ale coś chyba 1300, niecałe 400 albo około 1400 zł saletrzak miał kosztować. I to wychodzi nam, że trzeba na dzisiaj trzeba sprzedać 4 tony więcej. Prawie 5 ton kukurydzy, 4,5 tony kukurydzy,
żeby kupić tonę łącznika, nie? Tak tylko mówię. Natomiast samo nawożenie kukurydzy, biorąc pod uwagę mój pomysł na nawożenie, czyli 100 kg polidapu, czyli zastanawiam się jeszcze 100 kg kornkali i 200 kg mocznika, to jest, ja sobie to liczyłem, zaraz wam policzę, bo nie chciałbym walnąć bobola, 160 zł miał kosztować kornkali, 2000, ile tam było? Polidap 2900, no powiedzmy polidap 300 zł za 100 kg, to jest 460 zł i powiedzmy 2200, czyli 400 plus 440, 1000 zł, nie, 900 zł, 460 dodać 220, dodać 220, 900 zł wynosiłoby mnie całe nawożenie kukurydzy w przyszłym sezonie, jeżeli zdecyduję się na dawki, o których wspomniałem, powtórzę 100 kg polidapu, 100 kg kornkali, 200 kg mocznika, 900 zł nawożenie, gdzie w zeszłym roku sam azot przy 120 kg łącznie kosztował 1200 zł. Także no, taką mamy różnicę. Rzepak wychodzi tam 1000 z kawałkiem, jak dobrze policzyłem, bo to by było 500 kg saletrosanu, czyli dobrze mówię, 500 kg, tak. To było 1420 podzielić na pół. Nie wiem, razy zarobił. Chłopie, coś ty zrobił. 710 plus 150 kg polifoski, co poszło, to daje nam około 1000 zł. I ewentualnie może rzucę ten kizaryt jeszcze po 100 kg. Aha, jeszcze mocznika, tego, którego miałem, to może jeszcze mocznikiem uzupełnię, czyli gdzieś tam wyjdzie z 1200, 1300 zł w przyszłym roku moje nawożenie. A nie, bo jeszcze rzuciłem po 120 kg mocznika teraz jesienią. No a ten mocznik był drogi, czyli już wyjdzie gdzieś tam z 1700 zł. No, a miało być tak pięknie. Za to pszenica wyjdzie dużo taniej, no bo RSM kupiłem po 1100 parę złotych i jakbym dał RSM-u, jak ja to liczyłem, 5, kurde, dajcie mi chwilę, gdzieś tam około, w przeliczeniu oczywiście na ten tam czysty, na to co dam, tak, to wyjdzie około gdzieś tam 700 złotych, około 700 zł, jeżeli skończę tylko na RSM-ie, którego zakupiłem, no to nawożenie wyjdzie około 700 zł, bo ja daję tylko azot, no a w zeszłym roku to było ponad dwa razy tyle. Więc ceny nam spadły, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku. Jak jeszcze ktoś kupował na górce cenowej nawozy, no to już w ogóle. Natomiast w dalszym ciągu, jak to sobie tą cenę porównamy do ceny skupów, tych naszych płodów rolnych. Nie wiemy oczywiście, w jakiej cenie one będą w przyszłym roku, natomiast no, w tym roku wiemy, ile już powiedzmy ta kukurydza będzie kosztowała i wiele osób kupiło nawóz wcześniej, zapłaciło za niego. Powiedzmy, że to były pieniądze z poprzedniego sezonu, także pieniądze, które dostaniemy z tego sezonu, wydamy na zakupy na kolejny sezon. Czyli jak mamy kukurydzę po te 400 parę złotych, no to trochę tych ton kukurydzy trzeba sprzedać, żeby to całe nawożenie, że tak powiem, zamknąć, prawda? Do tego tu chodzi koszt nasion i tak dalej, więc z jednej strony nawozy potaniały, natomiast z drugiej strony i tak mówię, ta korelacja, kiedyś było zazwyczaj tak, że tona pszenicy to była tona nawozu, tona saletry, tak? Tak plus minus oczywiście, bo raz trzeba było dołożyć, raz było, zostawało z tej tony. No dziś trzeba więcej tego sprzedać niestety, żeby zostało. Natomiast tak jak ja mówię, że to u mnie już nawet się ojciec przyzwyczaił. Dzisiaj sobie rano tam właśnie też siedziałem, przyszedł, kawę wypił i nawet już tam nie śmieszkował, że chociaż próbował zaśmieszkować. Mówię, co ty tam liczysz, jak ty już mało co kupujesz. Ale ojciec też widzi, że jakoś no, pomimo tego, gdzie co wszyscy mówią, gdzieś twierdzą, że
wyjaławiam tą glebę, w niej coraz mniej zostaje i tak dalej, no to ja uważam, że stosuję takie zbilansowane nawożenie, bo pamiętajcie o tym, że siejemy, ja o tym wiele razy mówiłem i myślę, że warto o tym powtarzać, że siejemy sporo międzyplonów, że jak jest możliwość, to stosuję obornik, czy to pod kukurydzę, czy pod pszenicę stosowałem obornik, czy kupowałem ten kurzęcy, czy zamieniałem się z sąsiadem za bydlęcy, także ten obornik to nie jest oczywiście 50% areału, ale niech to będzie co roku nawet 25% areału. Tu już jest dużo, tu już jest naprawdę bardzo dużo. Do tego jakieś tam międzyplony, bogate zmianowanie, prawda, stosujemy cały czas wapno, jak to fajnie powiedziałem. Wapnujemy po prostu pola, więc cały czas ta gleba, no myślę, że dbamy o tą glebę, no po prostu dbamy o tą glebę, to nie jest tak, że sypiemy bez opamiętania, bo tak i tak, tyle i tyle mówi jakaś tam książka, że na jedną tonę trzeba dać tyle azotu, tyle magnezu, potasu i tak dalej. Zobaczcie, w przypadku kukurydzy, my tak naprawdę na plony tam 12 ton i tak dalej, ile powinniśmy dać azotu? Ile powinniśmy dać azotu na plony pszenicy, która daje 10 ton? Ile potasu, magnezu, kto z nas tyle daje? Powiedzcie, kto z nas tyle daje? Myślę, że już dziś to chyba jakby nie ma dyskusji na ten temat, że można dać dużo nawozu. Inaczej, dziś już chyba nie ma dyskusji pod tym względem, że wielkość nawożenia to jest główny czynnik, który wpływa na plon. Dzisiaj głównym czynnikiem, albo zawsze może tak było, tylko my jakoś inaczej nie zwracaliśmy może na to uwagi, bo po prostu wcześniej tej wody troszeczkę było więcej i może kiedyś inne błędy popełnialiśmy. Bo dzisiaj ewidentnie każdy jest świadomy jest tego, że najważniejszym czynnikiem plonotwórczym jest pogoda i tutaj nie ma dwóch zdań. I zdarza się tak, że dajemy małe nawożenie, każdy z nas ma znajomych, którzy gdzieś tam przyrzedzili, a się okazało, że zbierali dobre plony. I każdy z nas z drugiej strony ma znajomych, czy z własnego doświadczenia wie, że nieraz się zastosuje super nawożenie i tak dalej i pogoda nie przypasuje i plony są takie jak tego, który dał połowę mniej. Tak? Także ja uważam, że nie ma co przesadzać, do tego trzeba podchodzić racjonalnie i mądrze. Nie mówię też, nie powiem wam, co macie kupić, co zastosować, kiedy zastosować. No mogę wam doradzić ewentualnie, kiedy zastosować, ale nigdy wam nie powiem, czego i ile macie kupić, czy ten nawóz jest lepszy, czy tamten jest nawóz jest lepszy. Absolutnie. Natomiast zawsze będę zachęcał do tego, żeby na własnym gospodarstwie robić sobie doświadczenia. Zrób doświadczenie z większym nawożeniem i zrób doświadczenie z mniejszym nawożeniem. To nic nie kosztuje. Nawet jak się okaże, że na tym mniejszym nawożeniu będzie niższy plon, to przecież gospodarstwo zaraz nie zbankrutuje, prawda? Zrób to na mniejszym areale, spróbuj sobie, zobacz jak to wygląda, czy warto, czy nie warto. Nie mówię też, żeby w ogóle nie stosować nawozów, bo gdybym nie stosował, to bym sam nic nie kupował. Natomiast jak siejemy punktowo, być może, zastanawiam się mocno nad tym, być może kukurydzę w przyszłym roku spróbujemy znowu zasiać w uprawie pasowej i wtedy będzie aplikacja dwóch nawozów, a może będzie aplikacja na przykład polidapu w dwóch jakby głębokościach. Damy w łapę głębiej i damy w podsiewacz do siewnika płycej, a może damy polidap płycej, a głębiej mocznik. No coś tam będę sobie też kombinował, żeby zobaczyć, czy jest jakaś różnica. I tu jest jakby pole do manewru, tym bardziej zobaczcie, takie właśnie lata jak te powodują, że my czy chcemy, czy nie chcemy, robimy pewne doświadczenia, bo ceny są na tyle wysokie, że my też uciekamy z takich pewnych przyzwyczajeń, że zawsze dawałem polifoskę, bo trzeba było dać, zawsze tam kupowałem coś innego i nagle się okazuje, że ceny są wysokie, ten wynik ekonomiczny nam się zaczyna nie spinać, to będzie u mnie na 100% w kukurydzy będę do tyłu, to jest bankowe, bez dwóch zdań, gdzie wydawało mi się, że też staram się troszeczkę zaoszczędzić. No nie pykło, realia są takie jakie są, hektarów kukurydzy jest dużo, więc to będzie bolało. No powiedzmy, że na szczęście na rzepaku i na pszenicach wyszło to ok. Natomiast no wyniki w kukurydzy dają znowu sporo do myślenia, znowu gdzieś tam
tym bardziej popychają mnie do tego, żeby kombinować, żeby coś próbować. Z jednej strony są ludzie, którzy dają duże nawożenie i tak dalej, plony mają ok. Z drugiej strony znam ludzi, którzy wręcz odwrotnie, dają bardzo małe nawożenie, dają takie nawożenie przemyślane w oparciu o wyniki prób glebowych, w oparciu o swoje doświadczenie, które mają wieloletnie. I się okazuje, że te plony mają też dobre. A ja jestem gdzieś tu po środku i próbuję troszeczkę w tą, troszeczkę w tą. W tym roku dałem obornik kurzęcy, dałem azot w moczniku. Ten obornik mnie sporo kosztował. Czy to było dobrze? Okaże się, jak skosimy. Ale w tym roku znowu już próbuję troszeczkę inaczej. No, nie wykluczam, że obornik znowu gdzieś będzie zastosowany. I tak no, staram się znaleźć ten złoty środek, żeby... No takiego chyba może nie ma, ale staram się zrobić jak najbardziej przemyślane, żeby, no bo nie sztuką jest pakować, prawda? Sypać i tak dalej, bo to każdy głupi powiedzmy potrafi, tak? A sypać to każdy potrafi. Sztuką jest zrobić to nawożenie na tyle niskie, że nie wpłynie bardzo negatywnie na plon. Ideałem by było, jakby nie wpłynęło w ogóle negatywnie na plon, natomiast ekonomicznie nam się odbije na plus. I to by był ten złoty środek, to był ten sposób idealny. O ile w zbożach znalazłem taki złoty środek, bo się okazuje, że na samym azocie można zboża robić i to przez ileś lat pod rząd, ale pod warunkiem, że wcześniej mieliśmy zasiany rzepak, a wcześniej przed tym rzepakiem bardzo często był groch, ewentualnie kukurydza, która była albo na oborniku, albo na troszeczkę innym nawożeniu. Więc pszenica spija tą śmietankę po grochu, po kukurydzy i po rzepaku, które były wcześniej. I dzięki temu, że tam mamy inny płodozmian, stosujemy jakieś też inne nawożenie, to w tej pszenicy mogę to uciąć. Co prawda w rzepaku dawki nawozów też są zdecydowanie niższe, bo dałem tylko 150 kg polifoski przed siewem i ewentualnie wiosną dorzucę coś, w sensie kornkali, kizeryt i resztę zrobimy na samym azocie, o tyle już ta pszenica leci na samym azocie i to da się zrobić z bardzo dobrymi rezultatami, ale trzeba właśnie wypracować sobie pewną technologię i tutaj w kukurydzy ja mam jeszcze problem. Być może saletrzak byłby tym rozwiązaniem, które by pozwoliło może obniżyć jeszcze wilgotność, bo tu z tą wilgotnością mam problemy i wydaje mi się, że w tym roku będzie lepiej, ale chyba nie będzie jeszcze idealnie. Natomiast może jest problem z terminem stosowania mocznika. Może ten mocznik trzeba zastosować nie dwa tygodnie przed siewem, a miesiąc przed siewem. Zastosować, wymieszać, niech pole czeka do siewu. Tu jeszcze muszę się podszkolić, ale w takim telegraficznym skrócie przedstawiłem wam ten mój pomysł na jakieś tam nawożenie. No, nie chcę jakby tu wróżyć i tak dalej, bo nie wiem jakie będą ceny. Nie wiem, można się tylko domyślać. Natomiast no ten nawóz tak czy siak trzeba będzie kupić. Ja już za bardzo nie mam z czego ucinać, bo jeżeli dam 200 kg mocznika plus tam, nie wiem, stówkę polidapu, to ile mamy tego azotu? To jest tam raptem 100 parę kilo azotu w czystym składniku. No z czego tu uciąć? Już nie ma z czego uciąć. Z polidapu, ze 100 kg gramów polidapu też nie ma z czego uciąć. Ewentualnie mogę 100 kg soli pacowcowej kornkali mogę nie dać. To jest to, z czego mogę chyba jeszcze uciec, jeżeli chodzi o nawożenie kukurydzy. W grochu planuję 150 kg zastosować polifoski. Tu też nie ma z czego już uciec. W zbożach kompletnie nie ma z czego uciec. W rzepaku mógłbym sobie odpuścić ewentualnie wiosenną, jakąś tam inną aplikację innego nawozu, tylko dać sam azot. Ale to tak, wiecie, z azotem rzepaku też chcę zejść. Robiłem 170 kg, chcę w tym roku spróbować 150, tym bardziej, że jesienią dorzuciłem, więc to i tak mi się bilansuje pod 200 kg, co uważam, że jest już dużą ilością. Aczkolwiek nawożenie jesienne i wiosenne powinno się moim zdaniem liczyć osobno, ale tutaj myślę, że są różne szkoły. Także no, warto usiąść i policzyć, bo ja wam mówiłem, że właśnie to nie tamten rok był trudny, tylko właśnie ten, który nam się skończył i który się zaczyna następny. Ten jest trudny. Pomimo tego, że te ceny nawozów poszły w dół, to my jednak w wielu przypadkach, na wielu uprawach, wiele upraw, albo niektóre uprawy może tak, skończą na dużym minusie. I tu chyba wiele osób się zgadza, że ta kukurydza to chyba będzie królową
królową minusów. Aczkolwiek to zależy oczywiście od plonów, od wilgotności. Słyszę, że przynajmniej w naszym rejonie plony są całkiem ok, wilgotność też jest fajna, więc może się jeszcze okazać, że wcale nie będzie tak źle. I tego Wam i sobie życzę. Na razie, trzymajcie się.